Chciałem dziś z Wami podzielić się pewnymi takimi sprawami dotyczącymi stron internetowych, jak można taką stronę założyć, jak wykupić domenę, co można dzięki temu zyskać. Widzicie tutaj stronę firmy AdHost. Jest to jedna z firm, która udostępnia tak zwany hosting, czyli możecie po prostu otrzymać od nich oczywiście odpłatnie jakąś przestrzeń dyskową na serwerach. Tutaj widzicie, są różne opcje, czyli nawet od 117 zł rocznie możecie mieć 10 GB na szybkim dysku SSD. No, są też opcje wyższe. Jeżeli zdecydujecie się na posiadanie własnej strony, ja bym proponował Wam jednak, żeby zacząć od tej mniejszej, po prostu od tego mniejszego pakietu, tańszego, to jest 117 zł za rok. Plus do tego potrzebne będzie Wam oczywiście domena. I tutaj polecałbym aftermarket. Można sobie wpisać na przykład Jasio 4.5 powiedzmy i szukaj takiej domeny. Wpisujecie sobie taką domenę, jakby Wam pasowała. I tutaj nam się w tej chwili te domeny szukają. Zaraz zobaczymy, czy Jasio 4.4.5. Tak, Jasio 4.5 jest wolna. Kosztuje 18 zł 39 groszy w domenie .pl, czyli w domenie głównej polskiej, i możecie taką domenę lub inne sobie wykupić. Jak już będziecie mieć domenę, zarejestrujecie się, możecie tutaj skorzystać z 14-dniowego testu za 0 zł, czyli bezpłatnego tego serwera. Jest naprawdę fajny serwer, wybierałem spośród wielu operatorów, jest bardzo fajny kontakt z tą firmą, są długie backupy, jest wszystko to, co jest potrzebne w takich po prostu hostinga, czyli można sobie podpiąć własne domeny. Tych domen jest tu sporo u mnie. Można stworzyć różnego typu i wiele stron, różne strony. To są też strony dla znajomych, dla klientów. Jest oczywiście, można sobie zarządzać plikami. Konta e-mail można tworzyć w różnych domenach, można aliasy tworzyć do tych kont, także to wszystko jest dostępne. Są bazy danych MySQL i wszystko, co będzie Wam potrzebne. Dodatkowo do domen, jeżeli zainstalujecie sobie tutaj w AdHoście te domeny, to będziecie mieć dostęp do bezpłatnego SSL-a, czyli takiego jakby klucza zabezpieczającego, potwierdzającego, uwiarygodniającego te domeny. W związku z tym warto zapoznać się z ofertą tej firmy. Możecie oczywiście wybrać każdą inną. Ja bym Wam polecał akurat tę firmę. I co jest ciekawe, bo jeżeli chcecie założyć stronę internetową, to znaczy, że macie na to jakiś pomysł. Może chcecie coś prezentować na niej, zamieszczać ciekawe treści. I te treści są bardzo wartościowe, bo dzięki nim możecie również zarabiać. Mam nadzieję, że też taką chęć wyrażacie, żeby przy okazji móc zarobić. Oczywiście nie spodziewajcie się kokosów w ciągu najbliższych miesięcy. Czasami może to potrwać jakiś czas, ale jest to dobry, fajny patent na dłuższy okres czasu, gdzie zainwestujecie trochę swojego czasu, niewielkie pieniądze i możecie wtedy dzielić się tymi treściami, czy zdjęciami, czy stworzyć na przykład sklep internetowy. Wszystko jest możliwe, można zrobić stronę własną, taką blogową bardziej, tak jak tu. Można zrobić na przykład stronę o danej tematyce, czyli na przykład drony, foto i wideo. Ciekawe jakieś wpisy, co ciekawego, jak można tu jeszcze zarabiać na tym. Można zarabiać tak, że instalujemy sobie taki plugin, baza wiedzy. To nam pomaga, to może nawet taki a la Wikipedię tutaj zrobić. No i na przykład mamy ciekawe miejsca, tak, do jakichś tam lotów dronem, do zdjęć z drona, samolot AN-2 ukryty w lesie. I tutaj jest opis tego, gdzie to się mniej więcej mieści, ale żeby dostać takie dokładne koordynaty miejsca, gdzie to jest ten samolot ukryty, trzeba po prostu wejść do tego zamkniętego kawałka treści map poprzez opłatę. Możecie ją dowolnie ustawić. To jest też bardzo fajny plugin. Wprawdzie on jest płatny, ale nie są to aż tak wielkie pieniądze, żeby można było sobie odżałować, żeby po prostu to też w przyszłości zarabiało. Tym bardziej, że możecie tak samo we wpisach
na przykład jakieś tam fragmenty tych treści sobie zasłania. Zresztą macie na pewno, mieliście z tym do czynienia w przypadku różnych gazet. Także domena, jeżeli ją zarejestrujecie, wtedy czy wcześniej nawet możecie sobie wykupić czy wziąć na testy ten pakiet. Ja bym Wam polecał zainstalowanie do obsługi Waszej strony WordPressa, ponieważ jest to bardzo fajne oprogramowanie, bardzo mocno rozwijane, jest do niego mnóstwo wtyczek, są różne skórki bezpłatne, są też płatne. Też warto zacząć od bezpłatnej, później to oczywiście można wszystko sobie wrzucić, nauczyć się jak funkcjonuje. Jest prosty sposób wprowadzania treści, praktycznie jak Word, czyli większość z Was go na pewno zna, jest bardzo intuicyjny. Co więcej, no, jest tutaj też bardzo istotny element tego, że są pluginy, które na przykład wspomagają pozycjonowanie strony. Także to pozycjonowanie można skrócić, te zaoszczędzone pieniądze na to, że sami sobie to wszystko zrobicie, czyli ja Wam mogę ewentualnie też pomóc w przygotowaniu takiej strony, bezpłatnie oczywiście też. I możecie te pieniądze, które zaoszczędzicie, 100 zł, 50 zł na przykład wydać na reklamy Google'a. Jak już oczywiście będą jakieś treści, żeby to miało też swoją wartość. Można zarabiać na przykład na programach partnerskich różnych. Warto sobie poszukać, zobaczyć, gdzie są opisy, że są dobre programy. Najlepiej też, żeby one były jakieś kompatybilne z Waszymi treściami na stronie i z Waszą tematyką strony, ale to też różnie bywa. Możecie zamieszczać reklamy na przykład z Google'a, możecie sobie szukać klientów na przykład na reklamy reklamodawców, ale do tego już muszą być jakieś wyniki, jakaś oglądalność tych stron. Także, tak jak mówię, sklepy, blogi osobiste, czy wręcz nawet strony firmowe. Tutaj strona firmowa to jest właśnie też ten sklep zrobiony na bazie WordPressa, to jest akurat, przejdziemy sobie na stronę główną tej firmy i tu zobaczycie, za chwilkę się otworzy i to jest strona zrobiona. Ten szablon jest szablonem darmowym, a na przykład te szablony są szablonami płatnymi, ale kupując licencję na ten szablon, ona już nie pamiętam dokładnie ile kosztuje, około tam 100 paru złotych, możecie ją instalować na wszystkich swoich portalach, jeżeli byście robili więcej takich stron w ramach swojego, już nie pamiętam, chyba serwera, czy po prostu podpisując je pod siebie, możecie korzystać z tego szablonu wielokrotnie. Także zachęcam Was, jak będziecie zainteresowani, zapraszam do kolejnego filmu, w którym omówimy konkretnie omówimy po prostu sobie jakieś poszczególne kroki, jak będzie ktoś miał problem z założeniem hostingu, czy z rejestracją domeny, czy później zainstalowaniem WordPressa, które też wspomaga ten hosting, to bardzo proszę pisać do mnie, ja bardzo chętnie pomogę. Myślicie sobie pewnie, że nikt nie robi niczego za darmo. De facto tak, bo to, że ja Wam pomogę i że stworzymy na przykład później kiedyś może jakąś sieć taką wspólną, reklamową, gdzie będziemy mogli zamieszczać wspólnie u siebie różne reklamy, za które ktoś tam będzie chciał płacić, a będzie wymagał większego ruchu, to po prostu w ten sposób zaowocuje. Natomiast mówię, warto. W ten sposób ludzie w tej chwili tracą pieniądze, ponieważ korzystają z Facebooka, z Instagrama, z innych takich mediów społecznościowych i dają, właściwie zarabiają, bo tak się mówi, no za darmo korzystam. Nie korzystasz za darmo, tylko wkładasz swój wkład pracy w to, żeby ktoś tam gdzieś tam za dalekim oceanem albo nie wiadomo jeszcze gdzie sobie po prostu zarabiał na tym. Ty masz tam kontakt, natomiast media społecznościowe jak najbardziej są do wykorzystania, ale to też w pewnym gdzieś tam momencie Wam pomogą z tego powodu, że po prostu możecie udostępniać z tej strony, którą sobie stworzycie, konkretne wpisy, konkretne posty na przykład media społecznościowe, kopiujecie tylko link danego wpisu, wklejacie go na Facebooka i sobie robicie wtedy sobie promocję i jest większe dotarcie do
różnych odbiorców. Także jeżeli macie coś do zaprezentowania, jeździcie gdzieś, robicie zdjęcia, lubicie pisać, wszystko jest możliwe. To nie, oczywiście nie jest tak, że za chwilę staniecie się milionerami. Niestety najczęściej i najszybciej promowana jest głupota w naszym kraju, przynajmniej, a chyba i też na świecie. Także jak ktoś chce z ciebie pajaca zrobić, to owszem, YouTube, Instagram i tego typu rzeczy, i szybko gdzieś tam się to rozejdzie i może ktoś wam kiedyś za to zapłaci, jak będą milionowe odsłony. Natomiast tu macie możliwość powiązać sobie przyjemne, a może i spożyteczne, właśnie z tym, że może kiedyś uda się fajnie zarabiać, a przynajmniej zarabiać to w jakiś sposób trwały. Wiecie, jak jest na rynku pracy, raz się pracuje, raz się nie pracuje i warto, myślę, zrobić coś dla siebie. Dzięki serdeczne i do zobaczenia. Piszcie na adres, który jest podany na ekranie.